Siema, siema, dobry wieczór. Piękny, zabójczy wieczór w Nottingham. Już dni są krótsze, nocy dłuższe. Robi się chłodno, no szału nie ma. To było do przewidzenia, zresztą lato jest chyba najkrótszym miesiącem. Szkoda, że to co jest najfajniejsze zawsze trwa tak krótko. No ale nic, słuchajcie. Chociażka. Nottingham, wszystko wróciło do normy. Studenci powolutku wracają do swoich wynajmowanych mieszkań. Będzie znowu się działo. Znowu sklepy z wódką, z alkoholami będą robiły hajs. Znowu pewno młodzieży będzie chodziło pijanej po ulicach Nottingham. Może też to jakiś fajny content się z tego urodzi. Ale ja nie o tym, słuchajcie. Tak, chciałem wam coś wytłumaczyć, tak szybko, krótko na temat. Ale nie wiem, czy będzie proste, bo też nie jestem przygotowany, ale od jakichś paru dni się z tym noszę, chciałem się też poupewniać. A już imprezki trwają. Będzie dobrze. Słuchajcie. Od jakiegoś czasu, wychodząc zawsze wieczorem z psem, chodzę tak jak zawsze swoimi kanałami, swoimi ścieżkami, zawsze idę tak, że tak powiem, rutynowo w to samo miejsce, w ten sam park. Raz jestem tam później, raz jestem wcześniej, ale zawsze jestem tak mniej więcej tak wieczorkiem, jak mi się zachce, jak czuję, i tak to trwa. Słuchajcie, ja jestem raczej człowiekiem takim ogarniętym, że tak powiem, bo życie mnie nauczyło, żeby się rozglądać tu i tam. Tak się rozglądać, żeby nikt nie widział, że się rozglądam. No i tak to właśnie czynię, tak to robię, tak już mam w genach. Tak już jestem wychowany. Tak już mam zwyczaje. No i od pewnego dnia zauważyłem, że tam, gdzie jestem ja, czyli w miejscu, gdzie chodzą właśnie z psem, zawsze ktoś chodzi za mną. Powiem wam tak. Ja jestem ślepy w ogóle. Ciężko mi by było rozpoznać, gdyby ten ktoś szedł na wprost mnie. On nigdy nie idzie na wprost mnie. Zawsze jest tak mniej więcej 20 metrów. 20 metrów jest zawsze tak za mną. Zawsze jest cały na czarno, zawsze ma kaptur i zawsze ma telefon. Kiedy ja się obracam, nie mówię o obróceniu takim lekko przez ramię, żeby zobaczyć co się dzieje kątem oka, to jak już się obracam, to ten ktoś automatycznie staje, telefon, który trzyma, nagle przestaje świecić, no i się odwraca. I teraz tak. Niezwykłym podbiegać do ludzi, podchodzić do ludzi, którzy idą za mną, bo każdy może iść za mną, może iść przede mną i w ogóle. Ale sytuacja jest bardzo dziwna, ponieważ to już trwa, no będzie 10 dni i zawsze jest tak samo. I teraz tak, co tu robić? Tak myślałem, no i nie wiem, czy po prostu wyrwać dzidę i skonfrontować się z tym kimś, nie mając pewności, czy ten ktoś chodzi za mną, czy po prostu to jest zwykły, pieprzony zbieg okoliczności. Bo wszystko w życiu jest możliwe, nawet takie głupie zbiegi okoliczności, aczkolwiek ciężko w to uwierzyć. Dwa, czy po takiej interwencji, czy powiedzmy takim właśnie obróceniu się na pięcie i podbiegnięciu do tego kogoś, czy to jest bezpieczne, czy ten ktoś może okazać się jakimś, nie wiem, obsrańcem i po prostu może zrobić mi krzywdę, nawet nie wiedząc, że tą krzywdę robi, czyli w afekcie. Chociaż co? Czy po prostu zrobić tak, żeby w jakiś sposób przechwycić tego kogoś, tak żeby znaleźć się nie przed nim, tylko za tym kimś. Także ja nie wiem, jak mam na to reagować, nie wiem, to się jakoś nazywa chyba. Bo jeżeli ten ktoś ma zawsze telefon włączony, zawsze jest za mną, nigdy nie przede mną, czyli
Tak jakby czuje się bezpiecznie, czuje się na oriencie, czuje się w gotowości ten ktoś, żeby zawsze zniknąć. Jeszcze jest jedna opcja, o której nie mówiłem wam, o której pewnie też pomyśleliście, że może po prostu ja mam jakieś zwidy, ale kurwa wątpię, bo no co jak co, ale takich rzeczy nigdy nie miałem, a intuicję też mam dobrą, także to mnie zastanawia, czy to po prostu jest zwykły zbieg okoliczności, czy po prostu ktoś z jakichś tam powodów mnie obserwuje, a powodów może być mnóstwo, powodów może być nawet powód tego typu, że no jakiś czas temu o kimś tam nieprzychylnie się wypowiedziałem na moim filmie na YouTube. Oczywiście to nie było zamierzone, żeby się nieprzychylnie wypowiedzieć, po prostu powiedziałem co myślę. I po tym właśnie filmie zalało mnie masa różnych komentarzy, różnych takich hejtów, komentarzy, gruźb, nie gruźb, obelg, z różnych kont. I podejrzewam, że nawet mogło być tak, że ten ktoś, komu, że tak powiem, mój komentarz wydał się nieprzychylny, złapał ciśnienie, bo się okazał jakimś dziwnym psychopatą, maniakiem, który nie lubi, jak się mówi komuś innemu o tym właśnie człowieku w sposób, który on by sobie z tego życzył. Może być tak, że jakiś ktoś, kto ma jakiś kontakt właśnie z tą osobą, o której wcześniej wspomniałem, po prostu może został przegabacony i po prostu został nasłany na mnie, żeby jakieś tam brudy, a każdy jakieś tam brudy ma, po prostu nagrywać. No ja nie wiem, ja nie jestem jakimś youtuberem, ja jestem boxdelem, wiecie, żeby nie było. Ale to mnie właśnie zastanawia, jak to jest, że ktoś ma czas, ochotę, chęć i tupet, żeby chodzić za kimś, kto kurwa wie, że za nim się chodzi. No, wierzcie mi, co by o mnie ktoś nie mówił, co by się nie działo, to ja naprawdę mam oczy dookoła głowy zawsze. Także nie ma cudów. Słuchajcie, nie wiem, czy się wrażą jasno, ale powiem jeszcze raz. Ktoś, kto chodzi jak jakiś facet, jak mężczyzna, to na pewno jest męska postura, męski chód. Cała na czarno, dosyć dobra sylwetka, taka no, większa ode mnie, ja jestem karakan. Cały czas ma telefon włączony. Jak się odwraca, ten telefon cały czas oświetla jego twarz. Ale jak się odwracam tak, nie tak przez ramię, tylko tak całkiem, jak staję po prostu w takim lekkim nerwie, żeby pokazać, no, to jest pewien też rodzaj taki strach, obawa, no bo czegoś nie znam, to po prostu jestem ostrożny. Nagle ten telefon gaśnie i ten ktoś jakby też gaśnie, on zastyga i się odwraca. I nie jest też moim, nie chciałbym też jakiejś sytuacji wymuszać, być może to jest jakiś, po prostu mówię, zwykłe okoliczności. Albo to jest jakiś maniak, który po mojej próbie zidentyfikowania go, czyli podejścia do niego szybkim krokiem, może wpaść w jakiś dziwny stan. I stan może być tak, że może po prostu uciec, napięcie, co by też świadczyło o tym, że ma jakieś złe intencje. A dwa, może po prostu mieć coś przy sobie, co może mnie skrzywdzić. Nie wiem, jak mam to interpretować generalnie. Myślę, że robi mi zdjęcia, ale jestem pewny. Nie jestem pewny, bo nigdy żadnego flesza nie było. Zawsze jak idę z psem ostatnio, to właśnie o tej porze już jest ciemno i zawsze on jest. Dzisiaj akurat wyszedłem z psem później specjalnie, żeby sprawdzić, czy to znowu się powtórzy, no i akurat tego dnia się nie powtórzyło. I teraz nie wiem, tak naprawdę, powiedzcie mi, jak myślicie? Czy są takie zbiegi okoliczności, że ktoś chodzi za kimś,
w sposób tak czytelny, tak oficjalny, czy ten ktoś jest, czy to może być jakiś świr, czy to może być ktoś jakiś, nie wiem, czymś tam naćpany, czy to jest po prostu zwykły zbieg okoliczności, ale mówię, w takie zbiegi okoliczności nie wierzę, nie wiem, jak to się chyba nazywa, stalking? Jeszcze raz powtórzę, miałem pewne tam, coś tam kiedyś nagrałem, ale to było naprawdę dla mnie to była błaha sprawa, coś tam powiedziałem kiedyś o kimś w sposób tylko mi wiadomy. Powiedziałem o kimś nieprzychylnie, po prostu podzieliłem się moim zdaniem, tak czułem i tak zrobiłem, po czym zalała się na mnie fala hejtu, naprawdę prawdziwego hejtu, obelg, no wszystkiego to, co można wyobrazić, jak człowiek innemu człowiekowi może po prostu zepsuć dzień. I sobie pomyślałem, że to może być tak, że ten ktoś po prostu wykorzystuje jakąś tam swoją siłę perswazji i dzięki messengerom, dzięki tym innym aplikacją kontaktowym może znalazł kogoś w moim mieście, kto za opłatą, czy nie wiem, za opłatą, czy jakoś symbolicznie, czy po prostu dla sprawy został przegabacony i po prostu prześladuje mnie w sposób tak czytelny, tak ordynarny, że mnie właśnie zastanawia, co mam robić, czy ja mam naprawdę do niego podbiec i się pozytywnie rozczarować, że po prostu to jest jakiś świr, czy nie podbiegać i zgłosić się na policję, no ale też nie mam żadnych dowodów, czy po prostu to zbagatelizować i poczekać do zimy, może wtedy przyjdzie mróz i gościa zabierze. Także właściwie to tyle chciałem powiedzieć, a idę dalej z psem, właśnie wracam do domu. Napiszcie mi, co ty myślicie i zapewniam was, nie mam żadnych przewidzeń, mam. Ja widzę mniej, bo mam gorsze oczy, ale to, jak powiem, nie świadczy o tym, że widzę więcej niż powinienem wiedzieć. Chyba wyraziłem się jasno. Jestem ostatnią osobą, która się boi takich rzeczy, ale jak czegoś nie rozumiem, po prostu to mnie zastanawia. Także tyle ode mnie, pozdrawiam serdecznie i czule i pozdrawiam jeszcze tak przy okazji Jarka na emigracji. Pozdrawiam. W sumie kurde, jeszcze jedno. Najważniejsze właściwie. Właśnie ciężko w ogóle to powiedzieć, ale kurwa, powiem to, nie? Słuchaj. Jeżeli właśnie ty jesteś tą osobą, która właśnie coś tam ode mnie chce, w sposób tylko tobie wiadomy, miej świadomość tego, koleżko śniegowy, że któregoś dnia, pewnie to będzie niebawem, jak zobaczę cię znowu jeszcze raz, jak idziesz za mną 20 metrów ciemną ścieżką, znowu trzymasz ten telefon, to uwierz mi, stary, nie będę myślał o konsekwencjach, a poza tym już się od jutra uzbroję w specjalne narzędzie, które mi, że tak powiem, ułatwi kontakt z tobą. Narzędzie, które sprawi, że się zatrzymasz i nie będziesz mógł dalej iść i tylko ja będę miał władzę nad tym, kiedy ty pójdziesz. Także pamiętaj, jeżeli ktoś cię nasłał, to zrobił najgorsze, co mógł zrobić, bo ja zawsze mówię, że nie z takimi wojowałem, bratku, nie z takimi wojowałem i nie tacy, nie takie świry, że tak powiem, były w zasięgu moich ramion, w zasięgu mojego wzroku. Uwierz mi, koleżko śniegowy, że nie chciałbyś nigdy przebywać z ludźmi, z którymi ja przebywałem,
i dałem sobie radę. Więc ktoś taki, kto robi tak jak ty, z partyzanta, z tobie tylko wiadomych powodów, być może ktoś cię nasłał, być może ktoś ci zapłacił, albo być może to jest jakaś pomyłka, bo ja mówię, na pewno nie mam przewidzeń i ja wiem, co mówię. Także pamiętaj, koleżko śniegowy, jeżeli jutro, bo dzisiaj cię nie ma, nie było, jeżeli jutro zobaczę twoją posturę i sylwetkę znowu w tym samym obszarze, zaręczam cię, że już mi nie wywiniesz się. Być może wiesz też, że ja mam chore kolana, że ja nie mogę biegać i w ogóle. Myślę, że jak ty, jeżeli to, co mówię, jest wiarygodne, jeżeli to nie jest zbyt okoliczności, to na pewno o tym wiesz, bo często o tym mówię w moich jakichś tam filmikach. Ale mam sposób, żeby nawet z moimi chorymi kolanami się zatrzymać, koleżko śniegowy. Także teraz tylko od ciebie zależy, czy dasz sobie spokój, czy dalej będziesz mnie, że powiem, stresował. Także tyle. Zostawiam ciebie z tym, co powiedziałem. Także skonsultuj się ze swoim sumieniem, albo skonsultuj się z tym, z tą osobą, która być może dała ci jakieś dziwne, sprzeczne informacje, które spowodowały to, że dałeś się namówić na to, żeby po ciemku chodzić za dorosłym chłopem, który umie się bronić. I którego ogranicza tylko fakt, że podczas obrony siebie, czytaj ja, może zrobić komuś takiemu jak ty, kurwa, krzywdę. Także tyle ode mnie. Weź sobie pomyśl to, co teraz powiedziałem. I najlepszym będzie rozwiązaniem, jak po prostu napiszesz do tego swojego koleżki, który cię wysłał, bo nie wierzę, że to jest przypadek, że rezygnujesz, że się pomyliłeś, że to nie dla ciebie. Bo mówię, bo w innym przypadku, koleżko śniegowy, broda pokaże swoje prawdziwe oblicze. Na policję nie chcę chodzić, bo to ostatnia rzecz, którą bym zrobił, ale jeżeli moje życie będzie zagrożone, jeżeli cię nie dorwę, a jeszcze raz poczuję się zagrożony, nie swój, zmieszany na publicznej drodze, to sprawa się może inaczej skończyć. Essa, pamiętaj, skaczesz do gardła. Także tyle ode mnie, proszę serdecznie, czule. Pamiętajcie, prasujcie koszulę. Jeszcze raz pozdrawiam Jarka na emigracji.